Luka z tej strony, zapraszam Was na unboxing kości RAMu. Znaczy już witaliśmy się w wstępie małym, ale jeszcze raz mogę się witać. Jest to kość 1866 DDR-ki trójki. Spróbuję się dostać do nich, może mi się uda, ale jest ciężko, powiem tak. Solidnie zapakowane. Poczekajcie sekundę, ja zrobię mały. Mam nadzieję, że się dostanę do nich. Ok, weszły. Jest ok. Oto są te kosteczki. Wagowo ciężkie. A, mamy fajne radiatorki. Mówię szczerze, że wow, jakość wykonania jest bardzo solidna. Dobra, ja na chwilę wyłączam, pokazuję coś jeszcze. Testów używam dwóch kostek gamingowych Famy i HyperX-a, dwie kości RAMu 1600 Goodrama i dwie kości Kingsona, jedną kość Kingsona zwykłego. Dobra, zaczniemy jeszcze raz i teraz lecimy dalej. Ustawienie dwie czwórki i jedna ósemka normalne. Zaczynamy. Start. Ale mam brudny monitor. Kości gamingowe 16 giga. Start. No. Odjąć 2 sekundy. 24 giga RAM.
start systemu przy 4 giga. Giga kości normalnych. Witam serdecznie, Lukas z tej strony. Zapraszam Was na kolejną część cyklu. Wcześniej było, jak Wam pokazywałem, start z całych kości RAMu, ile tam było. Przepraszam, że za masłową jakość materiału przede wszystkim. Oczywiście taki mały wstęp. Ale ze względu na to, że ja to zrobiłem pojedynczo i nie miałem jak to ktoś mi to nagrać, więc dlatego było troszeczkę tak za bardzo. Oto trzy kości RAMu, mniej więcej te, które są. Tak, QDRAMa jest 4-gigowa wersja 1660, ja mam, a nie 1330. Macie tutaj sobie jakie są przepustowości, to jest mniej więcej taki. Tu mamy następny opis, parametry, to są te drugie, te co mamy teraz jeszcze, i to są DDR-ki dwójki, powinny być, kurczę, trójki, pomyliło mi się te pamięci, to zamiast DDR-ki trójki, dwójki to trójki, to jest pojemność jednogigówka. Ja miałem je gdzieś zaznaczone. Poczekajcie sekundę. A zrobimy ramy. To jest mój błąd. RAM Kingston 8-gigowe, 8-gigowe. Nie HTX, tylko normalne. Zaraz zobaczę, zaraz Wam pokażę. Jest to, zaraz, otwórz stronę, to jest to chyba, tak, to jest to. Przepraszam za małą zmianę, powinno być, już poprawiam, bo powinno być w jednym rzeczy
Tu powinno być. Wytnij. Nie, bo to jest, powinno być. Poczekajcie sekundę, sobie muszę poprawić. Dobrze, że zauważyłem. To jest. Dobra, już poprawiam. Przepraszam Was serdecznie. Kopiuj. I tu powinno też być poprawione. I nie zauważyłem po prostu błędu. I aż zmieniałem. No jest więcej. Później zaraz Wam powiem, o co mi chodziło. Mniej więcej tak. I jeszcze jeden jest. I jeszcze jest, gdzie tutaj jest, kim są tutaj. Pomyliły mi się po prostu znaki. Dobra, już jest w porządeczku. Tutaj gdzieś pamięć jaka jest, częstotliwość, tylko że to jest 1660, no, ja używam, a tu jest 2330, ale to jest to samo, praktycznie ten sam moduł, wykorzystywanie tego samego modułu. I używam oczywiście Kingsona Hyper-3, 8-gigowe, 16 giga, czyli 2 razy po 8 giga, i opóźnienia są takie same praktycznie, i kod producenta, i to wszystko. Co tam jeszcze powiedzieć? To wszystko, tutaj jest z tej strony wszystko, i częstotliwość pracy 1866. Jakie są szybkości rozruchów mniej więcej komputera? Mniej więcej takie są rozruchy, czyli tak, budrama 5843, ale 4-gigowe. To jest 8,4 giga. 5798 ma 2 razy po 4 giga budram. Porównywalna jest częstotliwość, jak jest jedna kość RAMu, to mnie zaskoczyło, jak masz jedną Kingsona. Mamy też tak 57, 56, bo bodajże, podsprawdzałem. 12 giga mamy 4 razy 8 i to jest 16 giga, mamy różnicę 52, 68. Zobaczcie różnicę Kingsona HR3, jest bardzo nieznaczna różnica. Dodam, następna jest różnica 2 razy 8 GB 1866 plus 1 kość 8-gigowa 5160, też taka nieznaczna różnica. Trzeci, ja go znakiem ostatni ja go znakiem zapytania podałem, bo tam troszeczkę się inaczej, się powinno, to według mnie jest troszeczkę błąd pomiarowy, więc ja go nie uwzględniam. Jakie wnioski? Im więcej RAMu do pewnego momentu, tym komputer pracuje szybciej, w sensie system rozruchu jest szybszy, ale do pewnego momentu jest różnica, zobaczcie, 58 doszło do 52 sekund i później malutko się zmienia. To jest taki błąd pomiarowy bardziej. Druga sprawa, jest wszystko, jest fajnie, śmiga bardzo szybko. Ja siedzę teraz obecnie na tym ostatnim wariancie, czyli 2 razy X
X-Fury 2x 8 GHz 1866 CL plus Kingsona 1 kość. Bo Goodrama nie chciał. Goodrama bo po prostu poszedł już gdzieś indziej. Więc to takie fajne mała podpowiedź. Ja idę ten film robić. Mam nadzieję, że wam uda mi się to zrobić ładnie. Trzymajcie się, hej, pa.